Cześć moi drodzy, dzisiaj będę chciała dla Was nagrać vloga z mojego dnia. Miłosza teraz nie ma w domu, ja szybciutko wysprzątałam mieszkanie i będę chciała popakować nas na basen, ponieważ dzisiaj będziemy jechać na basen z moją siostrą, szwagrem i siostrzenicą, którą być może kojarzycie z filmików ślubnych, a szczególnie siostrzenicę, która jest strasznie ruchliwa. Jeszcze co prawda nie jadłam śniadania, więc muszę sobie coś przygotować. Więc biorę się teraz za pakowanie. Właśnie myślę, w co by to wszystko popakować. I chyba wezmę swoją torebeczkę z Pumy. Mam nadzieję, że wszystko się zmieści. Gdzieś tu jeszcze powinny być stroje. O, mój strój to jest już nawet zapakowany w reklamóweczce. Teraz jeszcze ręczniki. I Miłosza rzeczy. Już znalazłam zatyczki do uszów. Kiedyś sobie właśnie takie kupiłam. Nie ostrzy chyba. Nie wiem, czy to widać. I już ręczniki są przygotowane. Miłosza. Mój jest tygryskiem. Właśnie po ślubie sobie kupiliśmy takie ręczniki ze zwierzątkami. Ale nigdzie nie mogę znaleźć swoich okularów do pływania ani Miłosza. I nie mam pojęcia, gdzie je mógł Miłosz położyć. Jeszcze zobaczę może tutaj w mojej reklamówce, czy niczego nie ma, ale jest tylko strój. Taki żółty, neonowy. Ja teraz właśnie będę robić śniadanko. Zalewam herbatki. I mam zamiar zrobić bułki ze specjalnym serkiem do tostów i z szybeczką zapiekane w piekarniku. Przed chwilą się rozłączyłam z Miłoszem i pewnie znowu zwoli. Ale co odebrać? Wiesz co, Marlena gdzieś stoi koło salonu Fiata, ponieważ oni chcieli sobie samochody jeszcze pooglądać, no nie? Dlatego tam bardziej zaparkowali. My to staliśmy bardzo blisko. O, Miłosz znowu wcina. A jeszcze przed chwilą jadł bułeczki robione w piekarniku. Ale bardzo ładna jest pogoda, słoneczko świeci. Oj! Dostałem fajny przepis na rogaliki takie z dżemem. O! Już później zrobię. Dobra, trzymam za słowo. Więc Miłosz będzie robić rogaliki i nagramy MasterChef Miłosz. Cooking Fever, to będzie lepsza nazwa. Marlenka nam opowiadała, jak to się utopiła i dopała przechodzącą panią. Tam trzeba było zjechać. Tam. Czyli tam jednak trzeba było zjechać. Bo zaczęła się topić z makaronem i myślała, że się utopi. A co pani zrobił? No chyba, mnie zawróć. Czyli za daleko się nie to. Co my zrobiliśmy? Co ja zrobiłam? Widzisz, za daleko pojechałeś. Jeszcze kilometr. Widzisz, Sarka, czyli tym pierwszym zjazdem co był. Jeszcze się mądruje. Poczekaj, nie? Zawracamy? No. O kurczę. Daleko pojechaliśmy? Dopiero teraz puścił mi tak ostatnią chwilę. Nagram wasze mądrości. Będziecie słuchać. Nagram wasze mądrości! I taki kanał. Marlena i jej mądrości. Chodźmy, kupimy. Właśnie teraz ustalamy, jakie bilety kupimy i zdecydowaliśmy się na bilety VIP. Bo on chyba będzie na cały dzień. Jestem na lasanie i mam żółty zegarek tak pod koniec. Nagrywam. Teraz idziemy na najwyższą zjeżdżalnię na tym obiekcie.
mamy jakiś rowerek, tam chodzik i bieżnie. Gdzie? To jest fajne! Wysuszyliśmy włosy. Sandra narzeka. Już wyszliśmy z basenu. Jakimś cudem udało mi się w miarę wysuszyć włosy, ponieważ zapomniałam własnej suszarki. Ale suszarki są tak beznadziejne, że suszałam jakieś 40 minut włosy, a jeszcze mam wilgotne. Oj, ale długo siedzieliśmy w tych basenach. Już co, wysuszyła ci mama włosy? Już nie chciało nam się na wieczór malować, dlatego tylko poprawiliśmy usta. A Sandra jest jeszcze mała. Nieprawda. I się nie maluje. O. Załóż sobie sweter teraz. U Macie kazała sweter założyć. Zachód słońca, jak widać. Idziemy do domu. Nastała światłość. I tak zakończyliśmy nasz dzień.